Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za ten zjazd. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj będziemy przyjmowali Twoje Słowo. Że dzisiaj Twoje Słowo będzie w nas pracowało. Że będzie w nas zostawiało ślad. Że będzie wytyczało kierunek. Ojcze, my wiemy, że Twoje Słowo, ono jest dla nas jak chleb, jak woda. Duchu Święty, Ty, który jesteś żywym Słowem. Ty, który wypełniasz nas teraz. My poddajemy Tobie nasze umysły, nasze emocje, nasze decyzje. My słuchamy Ciebie, my przyjmujemy od Ciebie. My bierzemy teraz autorytet nad wszelkim zamieszaniem, chaosem, zamętem, zmartwieniem. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy, że nasze umysły są chronione krwią Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Przypominam jeszcze raz, kolejny raz cel funkcjonowania warsztatu. Warsztaty wiary są, będą skoncentrowane tylko i wyłącznie na wierze, ponieważ wiara jest walutą obecnego czasu naszego życia na ziemi. Na ziemi płacimy za sukces wiarą. Bez wiary tu na ziemi nie osiągniemy celu Bożych. Nie ma opcji. W przyszłości, powiem inaczej, w wieczności wiara nie będzie nam do niczego potrzebna, ponieważ będziemy widzieć i odczuwać Boga, a nie będziemy musieli w Niego wierzyć. Wiara zniknie. Ale dzisiaj wiara jest. Zadaniem Kościoła jest to, aby być ludźmi, których wiara będzie niezachwiana. Jeśli Twoja wiara będzie niezachwiana, to każda dziedzina życia będzie sięgnie sukcesu. Nie ma takiej dziedziny życia, w której nie odniesiesz sukcesu, jeżeli będziesz chodził w wierze. Natomiast jeśli nie będziesz chodził w wierze, będziesz odnosił porażki. Zbudujesz sobie coś, co będzie substytutem sukcesu i będziesz mówił: Pan jest ze mną. Coś Ci powiem. Pan jest w Tobie zawsze, ale nie zawsze z Tobą. W Tobie to jest zawsze, ale z Tobą niekoniecznie. Bo w Tobie to On się znalazł w wyniku Twojego odrodzenia duchowego. Rozumiesz? I On tam wszedł i On zmienił Twojego wewnętrznego człowieka na swój obraz. Jesteś świątynią Boga, Bóg się z Ciebie nigdzie nie wyniesie, pójdziesz do nieba i nigdy nie pójdziesz do piekła. Choćbyś nie wiem, jak na rozrabiam w życiu. Natomiast to, czy Bóg jest z Tobą, czyli czy On będzie z Tobą przez te życie szedł, ręka w rękę jak partner i przyjaciel, tak? To jest druga para kaloszy. Bardzo druga para. Ludzie myślą, że to, że się odrodzili z Bożego Ducha i Duch Święty jest w nich, to się równa, że Pan ze mną chodzi. To jest niestety nieprawda. Ponieważ większość ludzi w Kościele na świecie odnosi porażki, a nie sukces. Gdyby większość ludzi w Kościele Bożym odnosiła sukcesy, tak? To już by Jezus wrócił. A On nie wraca. Cały czas nie wraca. Dlatego, że Kościół jest w stanie, większość ludzi w Kościele jest w stanie odnoszenia raczej porażek niż sukcesów. Wiara jest naszą rękojmią sukcesu. Bóg chodzi z ludźmi wiary. Pamiętacie, co mówiłem poprzednim razem? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Czy to oznacza, że bez wiary, bez uwalniania wiary, Duch Święty nas zostawia? Nie, nie zostawia nas. Ale też z nami nie współdziała, bo nie ma jak. Wiara jest jak ręce. Jeżeli masz je z tyłu, to nie możesz niczego wziąć od Boga. Bo masz je z tyłu. I większość chrześcijan tak chodzi. O, jestem z Panem, jestem z Panem. Rozumiecie? Ale nie biorą. Bo mają ręce z tyłu. Oczekują, że Bóg im włoży coś do ust. Rozumiesz? To jest nieprawda. Oczekują, że Bóg im uratuje małżeństwo.
A to jest nieprawda. Oczekują, że Bóg spowoduje, że będą mieli prawidłowo prowadzone biznesy. To jest nieprawda. Bóg kontaktuje się z człowiekiem za pomocą jego wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kropka. Rozumiecie? Bez wiary. Wiara jest jak kluczyk w samochodzie. Rozumiesz? Nie można inaczej. Dlatego tak ważną rzeczą są warsztaty wiary. Musicie wierzyć jak szaleni, być ludźmi, którzy będą niezachwiani w wierze. Tego potrzebujemy, jako ruch przebudzeniowy potrzebujemy być ludźmi wiary. Wiary. Ja jestem człowiekiem wiary i rozwijam się jako człowiek wiary. Nie oznacza to, że ja sięgnąłem wszystkiego w wierze w żadnym wypadku. Ale to oznacza, że ja wyłapałem prawidłowy kierunek. I tym kierunkiem się z wami będę dzielił. Zaczniemy od głównej definicji wiary dzisiaj. List do Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością. Dużo mówiliśmy o tym na poprzednich warsztatach. Pewność. 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 Dzwoni ostatnio do mnie ktoś i o coś mnie pyta. Zadaje mi pewne pytanie ten człowiek. Ja do niego mówię tak. To, że do mnie dzwonisz, oznacza, że masz blokadę na poziomie wiary. Mówisz, że wierzysz, dzwoniąc do mnie i pytając, dlaczego nie działa to, w co wierzysz. Informacja jest prosta. Nie wierzysz, bo dzwonisz. Jakbyś wierzył, to byś nie dzwonił. Bo wiara jest pewnością. Pewność nie pozostawia grama wątpliwości. Jeżeli jest gdzieś wątpliwość, to nie zachodzi pewność. Nie pomylcie się. Nie próbujcie tego skręcić razem. Nie próbujcie skręcić niepewności, tak? Z pewnością. Ludzie, przecież wy wiecie, co to znaczy być niepewnym czymś. A wiecie, co to znaczy być pewnym. Są jakieś takie dziedziny życia, w których jesteście pewni czegoś. I prawda jest taka, że od nikogo w tych dziedzinach nie zasięgacie rad żadnych. Zgadza się? Bo jesteście czegoś pewni. Jesteście czegoś pewni. Jeżeli jesteś zawodowym ślusarzem na przykład 20 lat, prawda? I ty piłujesz kawał drutu, czy druta, bo nie wiem, drutu, piłujesz, tak? To ty nie dzwonisz w międzyczasie do mnie i nie pytasz mnie, pastorze, czy należy używać ruchu posuwisto-zwrotnego, prawda? Czy szarpać poprzecznie? Ty się mnie o to nie pytasz. Dlaczego ty mnie o to nie pytasz? Bo ty jesteś pewny tego, co robisz. Zgadza się? To jest pewność. Pewność. Ale kiedy jest niepewność, to ty się pytasz. A Jezus mówi w pewnym momencie tak. I przyjdzie dzień, gdzie już nie będziecie mnie pytać. Pamiętajcie, że to Bóg powiedział. Bo Jezus to Bóg. O co Jemu chodzi tam? Czemu On w ogóle rzuca ten tekst? Przyjdzie dzień, że nie będziecie mnie pytać. Dlaczego macie mnie nie pytać? Ludzie cały czas mówią, trzeba się Boga zapytać. A Jezus mówi tak, przyjdzie dzień, kiedy nie będziecie mnie pytać. Ty myślisz, że Bóg to jest odpowiada na pytanie? Taka jest maniera w chrześcijaństwie. Idę Boga się zapytam. A ja mówię, dlaczego ty nie wiesz? Co to jest Boga się zapytam? A nie robisz takiego myku w życiu, że się mózgu pytasz? Nie masz tak? Nigdy nie przychodzi do głowy, zapytam się o mózgu swojego. Dlaczego? Bo twój mózg cały czas daje różne odpowiedzi na różne tematy, tak? Zimno, ciepło, głodny, najedzony. Duch Święty, który jest w tobie, tak?
przez cały czas generuje w nas wewnętrzne przekonania. I to jest 90 parę procent, tak, głosu Boga do człowieka. Ja się pytam, o co tu pytać? No ale jest maniera pytania Boga. Ja nie mówię, że nie istnieje przestrzeń, gdzie czekamy na Bożą obecność w różnych dziedzinach życia, gdzie nie przełamujemy się w różnych sprawach. Oczywista sprawa jest. Natomiast my mówimy dzisiaj o fundamentalnej rzeczy. My mówimy dzisiaj o wierze, która jest pewnością. Wiara to pewność tego, czego się spodziewam. Czego się spodziewasz? Spodziewasz się rzeczy dobrych, spodziewasz się rzeczy pozytywnych, spodziewasz się sukcesu, tak? No tylko debil spodziewa się porażki. Trzeba być debilem, żeby się porażki spodziewać. Człowiek wstaje rano, się spodziewa porażki i jest szczęśliwy w związku z tym faktem. Nienormalny człowiek. Normalny człowiek spodziewa się sukcesu. Sukcesu. Takiego czy innego, to jest nieważne czego. Rozumiesz, o co chodzi? Jem kanapkę, sukcesem jest to, że odczuwam fajny smak i że się tym najadam. Rozumiesz? No ja się w ogóle spodziewam, że ta kanapka będzie mi służyć i że będę odczuwał przyjemność. Rozumiesz? A więc wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Czyli wiara, ona daje ci pewność tego, tak, czego ty pragniesz. Powstaje w tobie jakieś pragnienie Boże i teraz wiara daje ci pewność, że to tak jest i dziękuję uprzejmie. To jest wiara. Wiara dalej jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. I to jest ból dla Kościoła. Nie widzę. A ja nie widzę jeszcze tego. A ja mówię, no i co z tego, że ty nie widzisz jeszcze tego? No wiesz, modlę się do Pana. Pan oczekuje od ciebie tego, że będziesz uznawał rzecz niewidzialną, tak, za obecną w twoim życiu. Tego się spodziewa Pan. Taka jest mentalność Boga. Wiara jest przeświadczeniem. Rozumiecie, to jest przeświadczenie? Przeświadczenie to jest roztwór przesycony. Wiesz, co to jest roztwór przesycony? To jest rozpuszczenie pewnej substancji, na przykład w wodzie, do stanu ponad możliwość rozpuszczenia dalej. Rozumiesz? I koniec. I wlewasz litr wody, nasypujesz sól, mieszasz, wszystko się rozmieszało, jeszcze sól została, to oznacza, że to jest roztwór przesycony. Pewna formuła przesyconej pewności. To jest coś takiego, że w ogóle leżysz i wiesz, że masz. Nie spinasz się. Nie biegasz za tym. Przeświadczenie tego, czego nie widzimy. Idziesz kupić sobie buty, rozumiesz? I przeświadczenie tego, czego nie widzisz, polega na tym, rozumiesz, że zanim je kupiłeś, rozumiesz, to już się czyścisz. To jest przeświadczenie tego, czego nie widać. Rozumiesz? Zanim sobie kupisz zegarek, to już sprawdzasz, która godzina. Bo ty masz go na ręku, mimo że go nie widzisz. To jest wiara! Wiara! To jest wiara! Wszystko inne to nadzieja. Wszystko inne to jest oczekiwanie. Ludzie mówią, ja oczekuję w wierze. Ludzie, bardzo ważna sprawa. Napiszcie sobie w swoich notatkach. Nie ma czegoś takiego jak oczekiwanie w wierze, bo to są dwie odrębne substancje. Wiara jest dziś, nadzieja jest jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie ciepło. Słusznie. Bardzo słusznie. Wierzę, że jutro będzie ciepło. Polega na tym, że szykujesz sobie dzisiaj ubrania zgodne z tym, w co wierzysz odnośnie pogody jutrzejszego dnia. I bez względu na to, co się dzieje do ostatniej chwili, tak? Nie zmieniasz swojej garderoby. To jest wiara. Wiara. Chcę, żebyście tą definicję wiary, to jest jedyna, w zasadzie, można powiedzieć,
zupełna definicja wiary, żebyście ją rozważali i myśleli sobie o tym. Akurat to tłumaczenie, to jest takie tłumaczenie nie najlepsze. O, ale weźcie sobie Biblię Gdańską, zachęcam was do tego. Akurat w Biblii Gdańskiej i też jest taka stara Biblia Brzeska. Jak kiedyś będziecie chcieli sobie popatrzeć, to zerknijcie i w Biblii Gdańskiej, i w Biblii Brzeskiej tam jest jeszcze dogłębniej to przetłumaczone, dlatego że mi się nie mamy potrzeby, żeby aż tak analizować to zjawisko. Natomiast zasadniczo sformułowanie, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, jest zasięgnięte z pewnego rodzaju rozumienia, jak funkcjonuje gleba i zasiew. Gleba i zasiew. Że wiara jest jak gleba, w którą jest wrzucone nasionko i rolnik, który to nasionko tam wrzucił, rozumiecie, uznaje na podstawie, tak, tego, że zna konsystencję gleby i rozumie, czym jest wzrost, że to nasionko na pewno wyrośnie. I on sobie to zostawia i on idzie. W niektórych tłumaczeniach jest napisane, że wiara jest gruntem, glebą. Rozumiecie? Gruntem tego, co ma wyrosnąć. To jest wiara. Tam, i to jest bardzo silne i dobre tłumaczenie, że ona jest tym gruntem, bo to jest zasięgnięte z typu, dlatego mówię, najprawdopodobniej ten list do Hebrajczyków to Paweł tam pisał, to nie wiadomo do końca, ale to takie bardzo Pawłowe jest, on takie porównania robi tutaj różne. On to albo sportowe robi porównania, albo w ogóle rolnicze, albo wojskowe, cały czas ten Paweł tak sobie tutaj takie analogie robił. Więc chcę, żebyście tak wiarę oglądali. Wiara jest absolutnie nieodzowna. Wiary nie można ominąć. Rozumiesz? Ty się możesz pogniewać na wiarę, ale nie możesz znaleźć innej drogi. Chcesz, to się pogniewaj, to jest twoja prywatna sprawa. Czy ty się pogniewasz na wiarę, możesz nie wierzyć, jak chcesz. Tylko zrozum, że nie ma innej drogi. Inna droga jest zwiedzeniem. Rozumiesz? Zwiedzenie. Ludzie mówią tak. Ja nie uwierzę, póki nie zobaczę. To są sprzeczne rzeczy. Wiara to pewność tego, czego nie widać. Nie widać, nie widać. Również nie czuć, również jest to często nielogiczne. Rozumiecie? To jest dziwne. Dziwne, to w ogóle dziwne jest. Że jest coś takiego, w ogóle to jest od strony psychologicznej, to jest straszna porażka wierzyć. Bo to cię stawia w miejscu człowieka mega naiwnego i mega zaburzonego. Jak ty w ogóle zaczynasz komuś mówić o wierze. W ogóle ja sobie prześledziłem temat wiary od strony, proszę ciebie, takich interpretacji psychologicznych, to oni tam wiarę, bo oni używają sformułowania wiary, oni tam wiarę wkładają w pewien rodzaj takiego wizualizowania intelektualnego, że ja sobie pewne rzeczy wyobrażam, tak? I to mi pomaga później w różnych rodzajach, tak wiarę widzą. Ale wiara jest czymś zupełnie innym. Wiara jest walutą na ziemi, ludzie. Wiara. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, żebyście stanęli na tym jak wariaci. Tak? Jak wariaci. Ja wszystko w życiu osiągam przez wiarę. Przez wiarę zniknął rak z mojego ciała. Przez wiarę jestem tutaj. Przez wiarę. Przez wiarę wszystko. Przez wiarę. Nigdy przez oglądanie. Nigdy. Wracamy do człowieka zwanego ojcem wiary, czyli do pana Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju 4:26. Przypomnimy go sobie troszeczkę. Pierwsza Mojżeszowa 4:26. Od tego zaczniemy.
Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Set, trzecie dziecko Adama i Ewy, rodzą mu się synowie, rodzą mu się córki i przychodzi na świat Enosz. I od tego momentu jest napisane, że zaczyna być wzywane imię Pana. Przetłumaczone też to jest tak troszeczkę dość delikatnie. Oryginał pokazuje nam tutaj coś takiego, że od tego momentu imię Pana zaczęło być gloryfikowane, ale przez jakąś grupę ludzi. Te wyrażenie określa, że jedna grupa ludzi zaczęła gloryfikować imię Pana, czyli jakby szukać Boga, zaś druga grupa ludzi wręcz przeciwnie, czyli następuje bardzo duży podział na ziemi wtedy. Jest jakiś taki czas, jakiś taki okres, kiedy zaczyna powstawać pewnego rodzaju pokolenie, które zaczyna dogłębnie szukać Boga, co też z automatu powoduje, że druga część ludzkości zaczyna się odsuwać, czyli separacja zaczyna być bardzo widoczna od tego momentu. W 5 rozdziale, w 24 wersecie czytamy tak. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. No i widzimy, że w wyniku tego, że rodzi się Enosz i rozpoczyna się pewnego rodzaju nowa frakcja poszukujących Pana, zaczynają powstawać takie postacie jak Henoch. Po raz pierwszy w Biblii pojawia się postać, która jest bardzo blisko związana z Bogiem. Dokładnie jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było. I to słowo nie było, tak? To jest w ogóle słowo, które określa dematerializację. On się nie zgubił. Będzie on się nie zgubił, Henoch. On nie poszedł gdzieś. Tylko facet się rozpadł na części. Na atomy. Kiedyś Kenneth Hagin pisał, że miał taki przypadek w życiu, że była taka Boża obecność, że w tej obecności Bożej, kiedy był, to był przekonany, że umrze. Że się rozpadnie i zniknie. I mówi, wtedy doświadczyłem tego, czego doświadczył Henoch. Byłem przekonany, że rozpadnę się na atomy i zniknę. Czyli widzimy, że ten podział na ludzi lgnących do Boga, ludzi wiary, tak to nazwijmy roboczo, i na ludzi oddalających się od Boga, czyli ludzi stroniących od wiary, ten podział jest coraz szerszy i ta linia ludzi wiary zaczyna mocno wchodzić w głęboką relację z Bogiem. Co my tu widzimy? Wiara, tak, potęguje Bożą obecność. Wiara potęguje Boży manifest. To wiara to robi. On chodzi z tym Bogiem. On wierzy temu Bogu. Rozumiecie, o co chodzi? To jest coraz bardziej silne i coraz bardziej zażywe do tego stopnia, że facet się dematerializuje w ogóle. Szok. I 6:8 czytamy sobie. A Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I widzimy, i dochodzimy do rodu Noego, kiedy Noe jest człowiekiem wywodzącym się coraz bardziej z tej linii, jakby, która się zawęża, tej linii w ogóle wyznawców Boga, ludzi wiary. I on tutaj jest już jakby osobą, która zaczyna szeroko widzieć aspekt wiary. On szeroko to widzi już. Znacie historię Noego. On w wyniku tego jest w stanie odbierać już od Boga potężne informacje, na przykład takie, że będzie potop. Rozumiecie? Nam się dzisiaj wydaje to zupełnie lajtowy temat. Ale w tamtym czasie nigdy nie padał deszcz.
Nigdy. Noe odbiera informację od Boga pod tytułem, że będzie padał deszcz. Dla ciebie padanie deszczu dzisiaj to jest normalna sprawa. Ale w tamtym czasie Słowo Boże mówi, że ziemia była nawadniana od wewnątrz. Deszcz nie padał. Cóż to jest, że człowiek zaczyna brać taką informację, tak jak dzisiaj na przykład przyszedłbyś do kogoś i powiedział: mam taką informację, że windy będą jeździć w bok. Ktoś by popatrzył na ciebie, to jest nienormalny. Windy jeżdżą w górę, dół. A ty byś: nie. Przychodzi nowy czas. Windy będą jeździć w bok. To było tak z tobą. On przed tym mówił tak: będzie padał deszcz. A oni mówią: a co to jest deszcz? No, że będzie woda z nieba lecieć tu. A oni się śmieli z niego. Mówili: ty kretyn. Od zarania ziemi woda nie leci z nieba. Woda się wydobywa z ziemi. Wszyscy to wiedzą. Oprócz ciebie, idioto. A on mówi: nie. Woda będzie lecieć stamtąd. I tu będzie pełno wody i trzeba zbudować łódź. A oni mówią: co to jest łódź? A on mówi: no łódź to jest taki produkt, on go opisuje i to się będzie utrzymywało na tej wodzie, która zleci z góry i wszyscy utoną, a ci, co będą w łodzi, to nie utoną. Czy wy rozumiecie, że ten człowiek został uznany za psychicznie chorego? W ogóle zrozumcie to. On zostaje uznany za psychicznie chorego, jemu nie wierzy nikt. W ogóle Bóg wie, że mu nikt nie uwierzy. Ponieważ Bóg dopiero produkuje nurt wiary. Produkuje nurt wiary. Produkcja idzie. To się zaczyna. Jest napisane: Noe znalazł łaskę. On znalazł jakąś przychylność. On znalazł Bożą zdolność. On to znalazł. On to odkrył. Chcę wam pokazać, czym jest wiara. Wiara to pewność to, czego nie widać. Przeświadczenie o tym, czego nie widać. Pewność tego, czego się spodziewamy. Noe spodziewa się rzeczy szalonej. On się spodziewa wody z nieba, zalania ziemi. On odbiera od Boga informację, jak się uratować przed tym. Co to jest? Zaczyna się ruch wiary. Ruchu wiary nie rozpoczął Hegel. Ruch wiary rozpoczął Noe. Jak ktoś ci kiedyś powie, że jesteś człowiekiem z ruchu wiary i to się zaczęło w Ameryce w latach 60., to ty powiesz: to się zaczęło przed potopem 500 lat. 500 lat przed potopem się zaczął ruch wiary. To jest napisane w mojej starej Biblii. No, on był człowiekiem ruchu wiary. Pierwszy. I teraz kim są ci ludzie? Do kogo prowadzi to pokolenie? Do Abrahama. Do Abrahama. Te pokolenie. Krok po kroku. Dwudziestolecie po dwudziestoleciu. Zaczyna zagęszczać rozumienie wiary. I dochodzimy do Abrahama. List do Rzymian 4,17. List do Rzymian 4,17. Jak napisano: ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona owa obietnica przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia z martwych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Szok. Kto to jest Abraham? I dlaczego on wierzy? I w co on wierzy? Pierwsze pytanie. Jest nazwany ojcem wielu narodów, czyli pierwotypem zrozumienia, jak żyć na tej ziemi. Mamy pierwszego człowieka, od którego zaczyna się wywodzić spisywany, tak, system wierzenia. Skąd on to wie? Od poprzednich pokoleń. Od czasów Enosza. W pokoleniu Abrahama opowiada się o Bogu. Ojciec opowiada dzieciom, dzieci swoim dzieciom. Rozumiecie?
Henoch opowiadał swoim dzieciom, że chodzi z Bogiem. Potem jego dzieci widziały, jak on zniknął. Jego dzieci opowiadały następnym dzieciom. Potem Noe się rodzi. Noe ma opowiadane o tym, jak potężny, wielki Bóg działa w pokoleniach. I co robi Noe? Noe dalej o tym opowiada. I pokolenia Noego opowiadają o tym następnym pokoleniom. Abraham, który się rodzi, on ma opowiadane o tym, że na pewno jest jakiś Bóg, który jest w naszym życiu od pokoleń, tak? W którego, gdy wierzymy, to osiągamy sukces. I on zaczyna to zbierać do kupy wszystko. Dlatego jest nazwany ojcem wielu narodów. Do czego on dochodzi w swoich rozważaniach wiary? Że jest to Bóg, który ożywia zmartwych i wzbudza do bytu to, czego nie ma. Szok. Pierwsza w Biblii głęboka analiza Boga. W jakiego Boga wierzy Abraham? Czy on ma imię? Ten Bóg nie ma. Wtedy jeszcze w ogóle nie jest znane imię Jahwe. Wtedy tak się nie mówi. On żyje setki lat przed Mojżeszem. Rozumiecie? Powiem wam, w jakiego Boga wierzy Abraham. W Boga, który wzbudza zmartwych. I Boga, który powołuje do bytu to, czego nie ma. Oto Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Oto Bóg, dla którego śmierć nie jest końcem. W jakiego Boga wierzy Abraham? Spójrz w swoje serce. W jakiego Boga wierzysz? Ja wierzę w Boga, który wzbudza zmartwych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Moja wiara to wiara, która zrobiła krok ponad śmiercią i krok ponad tym, że czegoś nie ma. Człowiek wiary to człowiek, który mówi tak: nic nie zatrzyma mnie w życiu, bo śmierć jest dawno pod moimi nogami i nie ma też takiej rzeczy w moim życiu, która nie może zostać wzbudzona, ponieważ Bóg, który jest we mnie, jest Bogiem, który wzbudza do bytu to, czego nie ma. Oto wiara chrześcijańska. A ludzie przychodzą i mówią, czego im brak. Nie mam tego, więc nie mogę tego. Ja mówię, w czym ty żyjesz? Wiesz, taki jestem, taki mam charakter. Takie miałem dzieciństwo. Takie mam uwarunkowania. Tylko taką szkołę skończyłem. Tylko tyle potrafię. Co to jest? To nie jest wiara. Wiara nie poszukuje punktu, z którego się ruszasz. Wiara nie zbiera materiału. Rozumiesz? Tak nie działa wiara. Wiara nie boi się porażki, bo wie, że śmierć jest pokonana. A jeśli śmierć pokonana, to co ci się może gorszego przytrafić niż śmierć? Sorry. Co nam się może przytrafić gorszego niż śmierć? A skoro śmierć jest pokonana, to o co chodzi? I co za tym idzie, tak? Jeśli śmierć jest pokonana, a więc nie istnieje bariera. Do czego? Do wszystkiego. Czy tutaj jest napisane, że Abraham wierzy w Boga, który wzbudza z niebytu do bytu coś? Nie. Jest napisane, że Abraham wierzy w Boga, który wzbudza z niebytu do bytu cokolwiek. Cokolwiek. On wszystko może wzbudzić. Co za tym idzie? Jeżeli ja wierzę w Boga, który wzbudza do bytu to, czego nie ma, to oznacza, że w moim życiu może zaistnieć wszystko to, czego będę chciał. Bo w Chrystusie wszystkie obietnice Pana mają swoje tak. A więc jeżeli ja mam pragnienie w sobie,
i zaczynam wierzyć, to dla mnie jest znak równości pod tytułem, że ja to posiadam. I nie jest ważne, z czego ja to wydobywam. Rozumiecie? To nie jest ważne. Ponieważ nie potrzeba czegokolwiek, aby stworzyć rzecz. Czy ty w ogóle wierzysz, że nie potrzeba czegokolwiek w twoim życiu, żeby coś powstało? Spójrz teraz. Ja się nie pytam, co ty masz. Ja się pytam, czy ty wierzysz, że w twoim życiu mogą powstać rzeczy z niczego. Jaki materiał miał Bóg, kiedy tworzył ziemię? Nic nie miał. A jak tworzył niebo? Też nic. Nic. W 2001 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Nie posiadałem w sobie nic, co by mogło się Bogu przydać. Posiadałem natomiast wszystko, co mu przeszkadzało. Wszystko. Arogant. Samodzielny. Rozumiecie? Krótkie uczucia. Egocentryk. Nie miałem nic, co by się Bogu przydało. Miałem wszystko, co było mu zbędne. Zrobił ze mnie człowieka, który dzisiaj jest przed wami. On powołuje z niebytu do bytu. Przedmioty, uczucia, myśli, zdarzenia, sytuacje, relacje. To Bóg twój. Gdy Bóg przemówił do Abrahama, to poznanie, które Abraham miał w sobie, przez to, że opowiadano z pokolenia na pokolenie o Bogu, który jest Bogiem ożywiającym zmartwych, który jest Bogiem powołującym z niebytu do bytu. Kiedy Abraham to rozważał od dziecka, myślał o tym, to zaczęła w nim ożywać wiara. Skąd ta wiara się pojawiła? Poprzez rozważanie tego, jaki Bóg jest. Jak często rozważasz Boga, a jak często rozważasz problemy, kłopoty, porażki i sytuacje, w których się znajdujesz. Jak często rozważasz Boga, który powołuje z niebytu do bytu, a jak często rozważasz brak możliwości twoich. Ile jest w tobie dzisiaj rozważania Boga, który z niebytu powołuje do bytu? Który bierze nic i tworzy z tego coś. A jak dużo jest tego w tobie, co się nazywa obserwacją zdarzeń wokół. Ludzie są mi nieprzychylni. Jest mi ciężko. Jestem samotna. Nie jestem zbyt obrotny. Gdybym żył w innym miejscu, pewnie by było inaczej. Nie mogę sobie poradzić z tym lub z tamtym. Ludzie. Powiedzieć wam coś? Kościół. Przeciętny człowiek w kościele spędza mniej więcej 80% życia na narzekaniu. Na obwinianiu innych lub siebie. Na rozważaniu niezadowolenia ze stanu faktycznego. 80%. A jak mu się przypomni, tak, że istnieje Bóg, to zaczyna rozważać Boga, który może go wyratować z tej sytuacji i dramatycznie leci do niego. I mówi, Panie ratuj, bo ja sobie przypomniałem, że ty jesteś ratownik. Tak wygląda mniej więcej funkcjonowanie większości ludzi w kościele. Rozumiecie to? Mniej więcej. Umysły są zaprzątnięte informacjami, które widać. To mi nie wyszło, tu się potknąłem, tu mi zabrali, tam mnie okradli, tu się rozchorowałem, a tam się dostało. Teraz będę tym żył,
i będę się zastanawiał, w jaki sposób z tego wyjść. To nie jest wiara. Wiara to jest pewność tego, że jest w tobie Bóg, który nie tylko pokonał śmierć, a więc jeśli śmierć, to wszystko, co ze śmiercią związane, bo każda patologia jest pochodną śmierci, ale też Bóg, który z niebytu powołuje do bytu. Z niebytu. Z niebytu. Z niebytu. Wiesz, to jest niebyt? Wyobraź sobie to, bardzo cię proszę. Ja wiem, że nie wszyscy z was może macie wyobraźnię abstrakcyjną. Ci, którzy jesteście po filozofii, będzie wam łatwiej, albo jak dotknęliście tych tematów. Niebyt to coś, czego nie ma. Trzeba było to nazwać, żeby było określenie przeciwstawne do bytu. No to niebyt. Jest taki niebyt. Rozumiecie, o co chodzi? Oczywiście to jest dokładnie tak jak z ciemnością, rozumiecie? Ciemności nie ma. Kiedy przez chwilę myślałem, że ciemność jest. Był taki moment w moim życiu, że ja myślałem, że jest ciemność, a potem się zorientowałem, że ciemności nie ma. Że ciemność to jest brak światła. Po prostu. To nie ma takiej substancji jak ciemność. To nie ma takiego czegoś. Tak samo jak nie ma takiej substancji, rozumiecie, jak niebyt. Trzeba było to jakoś nazwać, ale nazwijmy to roboczo. Niebyt jest to miejsce, czas, przestrzeń, produkt, którego nie ma, nic tam nie ma, nic tam nie ma, nic, 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 nic. I z tego nic powstaje produkt. I Bóg się tym zawodowo zajmuje. On nie potrzebuje półproduktów. On nie potrzebuje elementów. Rozumiecie? To gnoza wprowadziła w ludzi taką mentalność, że coś potrzeba. Ja przyszedłem do Boga i powiedziałem do Niego, ja nie mam nic. Ja nic nie mam, Ojcze. Ja nie mam pojęcia w ogóle. Ja nie wiem w ogóle, od czego się zaczyna życie. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi w życiu. Ja nie wiem, co to jest życie. Nie wiem, co to jest przyjaźnić się z kimś. Ja nie rozumiem, co to znaczy, że ci zależy na kimś inaczej niż od strony egocentrycznej. Ja nie wiem, co to jest. Stwórz te rzeczy we mnie, o Boże. Stwórz je. Rozumiecie? Pewien człowiek nazywał się, a nie powiem, jak się nazywał, bo mam coś do niego, to nie powiem, jak się nazywał. Ale to nasz brat w Chrystusie. Ten brat w Chrystusie nawrócił się też w więzieniu. Fajną rzecz zrobił ten brat w Chrystusie, ponieważ postanowił, bo to był taki brat, jak wielu więźniów, ja byłem jednym z nich, jak wielu więźniów myślał sobie, że miał taką mentalność, że się nadrobi czas. No czasu się nie nadrobi. Się spędziło lata w więzieniu, to ten czas przepadł. Ale postanowił cokolwiek zrobić z tym, co może, czyli z tym ostatkiem wyroku, który siedział, miał ostatnie 6 miesięcy do odsiedzenia i postanowił, że zmieni jak najbardziej swoje myślenie przez te 6 miesięcy. Codziennie czytał pismo, codziennie ogłaszał słowo, miał takiego walkmana na uszach, codziennie słuchał dniem i nocą kazań różnych, co mu tam przynosili. I on bardzo dużo zmienił sobie. Ale on opowiadał historię pewnego człowieka, który razem z nim tam siedział w więzieniu i któremu on ogłosił Ewangelię. I ten człowiek siedział za zabójstwo. I on zabił ten człowiek. Posłuchajcie teraz, coś wam powiem. To niektórych z was może zgorszyć. I bardzo dobrze. To będzie odreligijnienie. I ten ów człowiek, ten morderca, nawrócił się do Jezusa. I był to prosty człowiek. I zapytał tego brata, o którym wam opowiadam, słuchaj, czy ja wszystko mogę przez wiarę zrobić? A tamten powiedział, może zrobić wszystko przez wiarę. On mówi, wiesz, bo ja wiem, że Pan Bóg przebaczył mi to, że zabiłem tego człowieka. Ale nie chciałbym odsiedzieć tych lat w więzieniu.
Moja sprawa jest w tej chwili w ponownym rozpatrzeniu, ponieważ jest badane DNA, które zostało ostatnio znalezione i które jest dowodem albo na moją korzyść, albo na moją niekorzyść. I będą mi teraz pobierać krew, bo będą to porównywać. Czy ja mogę wierzyć o to, żeby mi się zmieniło DNA? Tamten brat powiedział, ty możesz o to wierzyć. I on o to zaczął wierzyć. I on poszedł na badania. Rozumiecie? I miał zmienione DNA. I wypuścili go na podstawie wniosku prokuratora, któremu upadł dowód. Ktoś powie, to niesprawiedliwe, jak najbardziej. Tylko, że naszą sprawiedliwością jest Chrystus, a nie rządy państw. Wiecie o tym? To jest dramat dla humanizmu i religii. Naszą sprawiedliwością jest Chrystus. Abraham wierzy w Boga, który powołuje z niebytu do bytu. Oto kwestia tego, w co on wierzy, która dotyczy całego jego życia. Wiara powołuje z niebytu do bytu. To jest wiara. Rzymian 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Dokładnie jest tak, wiara jest z usłyszenia, a usłyszenie przez Chrystusa. Przez Chrystusa, czyli przez przebywanie z Chrystusem. To wiara nie jest tego, że się Biblię czyta. Niektórzy mówią, to ja będę czytał Biblię, będę miał wiarę. Ja mówię, człowieku, na wszystkich szkołach teologicznych się czyta Biblię, a wiara, proszę ciebie, jest, rozumiesz, nie do znalezienia tam. Czyli wiara jest z usłyszenia, a usłyszenie, tak, przez słowo Chrystusowe, słowo wypowiedziane przez Chrystusa. Kiedy to słowo jest słyszane? Kiedy przebywamy z Bogiem i od tego zaczęliśmy poprzednie seminarium. Podstawowa rzecz, przebywanie z Bogiem, bo wtedy wiara nasza będzie rosła. Wtedy będziemy słyszeć. Abraham tak długo słuchał o Bogu, aż wreszcie usłyszał Boga. Abraham tak długo słuchał o Bogu, że wreszcie usłyszał Boga. Rozumiecie, skąd się bierze wiara? Z usłyszenia Boga. Kiedy my będziemy słyszeć Boga? Kiedy będziemy rozważać Boga? Nie rozważać problemy, nie rozważać porażki, nie zastanawiać się, ile nam brakuje. Ludzie mówią do mnie, ty jesteś pyszny. Ja mówię, ja nie jestem pyszny, ja jestem pewny siebie. To jest wielka różnica. Jestem pewny siebie. Powinieneś być pewny Boga. Ja mówię, głupoty opowiadasz. Ja i Bóg jedno jesteśmy. To nie działa w ten sposób. Ja jestem pewny siebie. Ja słucham. Ja słyszę Boga, bo ja rozważam Boga. Rozważanie Boga, takiego jakim jest, powoduje, że zaczynasz Go słyszeć. Słyszenie Boga jest niemożliwe dla człowieka, który nie rozważa Boga, który nie rozmyśla o Bogu, który nie przywołuje Boga w sobie, który nie spędza czasu z Bogiem. Taki człowiek nie słyszy Boga. Taki człowiek słyszy swoją duszę. I ucina sobie pogawędki z duszą swoją. I mówi, tak mi Pan powiedział, tak mi Pan powiedział. Ja mówię, to Pan jest schizofrenikiem, mówię. Bo ty mi opowiadasz takie pstety, że się w pale nie mieści. Pan ci powiedział. Abraham tak długo słucha o Bogu, że zaczyna słyszeć Boga. I co się robi? Wzbudza się w nim wiara. Pokazuje wam mechanizm. Człowieku, rozważaj Boga, który wskrzesza z martwych.
i powołuje do bytu to, czego nie ma. To jest proste. Siadasz sobie przed Bogiem, mówisz: Ojcze, ja Tobie dziękuję, że w Chrystusie śmierć jest pokonana. Ja Tobie dziękuję, że śmierć nade mną nie panuje. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał będę dzieła Pana. Nie ma możliwości, żeby śmierć dotknęła mojego życia, ani żadna pochodna śmierci. Ojcze, Ty wzbudzasz do bytu to, czego nie ma. Ojcze, ja widzę, czego nie ma w moim życiu, ale Ty teraz to wzbudzasz. Ty teraz to wzbudzasz. Ja mam to, Ojcze. Ja mam to, Ojcze. To jest myślenie. To jest modlitwa. A nie ile mi brak. Ile mi potrzeba. Ile jeszcze. Kiedy. Co. Jak. Co to jest? To nie jest poselstwo Abrahama. Rozumiesz? To nie jest poselstwo Abrahama. Człowiek wiary to człowiek, który idzie, tak? Z rozważaniem Boga, który powołuje do bytu to, czego nie ma. Powiedz mi, co z tego, że Ty czegoś dzisiaj nie masz? Czy to jest dowód na to, że nie masz? Pofilozofujmy troszkę. Czy to, że czegoś nie masz, to dowód na to, że nie masz? Skąd ten powód? No skąd? Nie z serca Abrahama. Bo facet nie przejmował się tym, że czegoś nie ma, bo to nie był dla niego żaden dowód, że nie ma. Powstaje w nim Boża wiara. Realna Boża wiara. On jej nie zlekceważył, ale zrobił krok wiary, co było dowodem, że wierzy Bogu bardziej niż sobie i okolicznościom. Rozumiecie? Ja zaczepiam te dzisiejsze nauczanie o tamto. Zaczepiam. Abraham wzbudza w sobie wiarę i zaczyna tą wiarą żyć. Zaczyna robić już kroki na podstawie tej wiary. Rozumiecie? Na podstawie tej wiary. Rzymian 4,18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. W ogóle wiecie, co tam się dzieje? On w ogóle wie, że ma Abram na imię. Abram, Abram. On nie ma Abraham. On ma w ogóle inne imię. To ma aramejskie imię Abram. Tak? Abram. A Bóg do niego przychodzi i mówi do niego: to teraz, jak Ty już uwierzyłeś we mnie, Ty już wiesz, że ja jestem Bogiem, który zwyciężył śmierć i który powołuje z niebytu do bytu, to teraz zmienimy Ci na dzień dobry, pamiętaj, na dzień dobry imię. Ty będziesz Abraham. Dla nas to niewiele znaczy. W tamtym czasie imię znaczyło bardzo dużo. Imię określało Ciebie, Twój status społeczny. To, kim jesteś, co znaczysz. Cię imię niewiele znaczy. Gdzie się daje dziwne imiona ludziom. Teraz to już tak jest inaczej, ale lata temu po prostu się dawało imiona w ogóle z seriali telewizyjnych. Rozumiesz? Był brazylijski serial, brało się brazylijskie imię dziewczynki, prawda? Nie wiem, Lucilla jakaś, prawda? Lucilla Kwiatkowska. To cholera tak pięknie brzmiało, że człowieku nie pyta. Rozumiesz? No to okej. Okay. Tak jak chodzi Lucilla Kwiatkowska. Po tym kraju się. Ale kiedyś się nie znaczyło. Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Ojciec wielu. Ojciec wielu. Co to znaczy? To znaczy, że tam za każdym razem, kiedy Abraham się przedstawia komuś, to pytaj: kim jestem? Abraham. O, Abraham, masz dzieci. Cudownie, on nie ma dzieci. On nie ma dzieci. Rozumiecie? On nie ma dzieci. Ale on ma imię, że ma dzieci. On się wszędzie przedstawia imieniem, że ma dzieci. Rozumiecie, co to jest? To jest prorocza informacja do jego życia. Bóg do niego mówi: teraz, Abramie, będziesz Abraham. I to się dzieje 20 lat wcześniej, zanim on zaczyna, 19 lat wcześniej, zanim on ma dziecko. Czyli on chodzi 19 lat w wyznaniu, że ma dzieci, chociaż ich nie widzi. Aż ona się starzeje.
Ona ma 61 lat, jak on dostaje obietnicę, że będą mieli dzieci. 61 lat! I on przychodzi, mówi, będziemy mieli dzieci. Ona mówi, no pięknie. Rozumiesz? Jak to już zaawansowana menopauza. A to jeszcze trwa 19 lat! I ona zachodzi w ciążę w wieku 80 lat! Szok! Ale on te 19 lat wyznaje, że ma dzieci! Rozumiesz? Wyobrażacie to sobie? Przedstawia się każdemu, każdej karawanie, każdemu człowiekowi, który tam jest, że ja jestem Abraham, pokaż tam swoje dzieci, no nie mam dzieci. Dzieci to była chluba. Pokaż tam, ile masz dzieci, no nie mam dzieci. Dlaczego masz imię, że masz dzieci? Bóg mi dał. To co to za Bóg? No Bóg, co wzbudza zmartwych i z niebytu powołuje do bytu. To ty w takiego Boga wierzysz? Ty głupcze. Cały świat będzie się pukał w czoło, kiedy będziesz człowiekiem wiary. Wszyscy będą mówili, ty głupcze. Mówisz, że masz, a nie masz. Mówisz, że jesteś, a nie jesteś. Mówisz, że posiadasz, a nie posiadasz. Jesteś kłamcą. Jesteś hipokrytą. Tak mówili do niego. Człowiek ruchu wiary. Wyznawał, że ma dzieci, przez 19 lat nie mając dzieci. Rozumiecie? Po 19 latach, tak? Ona zachodzi w ciąży. Dlaczego to wszystko się dzieje, ludzie? Żebyśmy rozumieli, o co chodzi z wiarą. To jest nam pokazane obrazowo. Ojciec wielu narodów to ten, który jest promotorem zjawiska, obrazem, plakatem, informacją. Bóg mówi, to tak właśnie jest, dzieci moje. To nie ma u nikogo inaczej. Nie szukaj drogi na skróty. Jak ja do ciebie coś mówię, to ty w to wierz i mów, że tak jest. Oto ruch wiary. Bez względu na to, co myślisz, co czujesz. Co on myślał i co czuł? Człowiek, on był na skraju rozpaczy, ona też. Przyszła któregoś razu do niego, mówi, ja wiem, jak to sprawę można przyspieszyć, mówi do niego Abram. Tu jest taka młoda dziewczyna, ty taki jurny jesteś, rozumiesz? Ona normalnie ma wszystko jak trzeba, dawaj, chodź, człowieku. Jest napisane, że on ją zapładnia na jej kolanach. Przecież to jest perwersja w ogóle, człowieku. Rozumiesz? Rozumiesz? Ona go w to wkręca, w trójkąt go wkręca. I rodzi się dziecko, tak? Kto się rodzi? Pierwszy muzułmanin. Pierwszy muzułmanin się urodził. Zobaczcie, co doprowadziło, do czego doprowadziło to, że człowiek Boży schodzi z drogi ruchu wiary. Rodzi się Ismael, tak? Jego potomkowie zaczynają rozpieprzać budynki na całym świecie po latach. Wiecie dlaczego? Padają budynki od muzułmańskich bomb? Bo Abraham zszedł z drogi wiary na pewien moment. Rozumiesz, co to kosztuje schodzenie z drogi wiary? Rozumiesz, co to kosztuje patrzenie na to, co widzialne? To zaczyna mieć odbicie w pokoleniach później. Ciało rodzi ciało. Ciało rodzi ciało, a duch rodzi ducha. Ruch wiary to jest ostateczność dla nas. Nie masz nic innego. Nic innego. Chodzenie w oglądaniu to produkcja Ismaeli. Mówię, nie chcę zobaczyć. Ja mówię, przecież jak zobaczysz, to ci bomba pieprznie. Można zrobić z tego dowcip. Chcesz się rozerwać, przestań wierzyć. Rozumiesz? Napisz artykuł jakiś o tym. Chcę, żebyście zrozumieli to. Abraham sięga po sukces, dlatego że wierzy w niewidzialne.
Sięgniesz po sukces, dlatego że będziesz wierzył w niewidzialne. Nie wolno ci z tego zejść. Człowieku, nie wiem, jak bardzo cię będzie cisnąć życie. Nie wolno ci z tego zejść. Nieważne, co ty widzisz, nieważne, co ty czujesz, rozumiesz mnie? To jest nieważne, to jest nieważne, to jest nieważne. Nieważne są twoje poglądy. Wszystko musi zostać umartwione przez ruch wiary. Nie wolno ci myśleć inaczej o Bogu, jak o Bogu, który wskrzesza z martwych i powołuje do bytu to, czego nie ma. Oto Bóg. Nie mów, czegoś nie ma, coś we mnie nie istnieje. Ludzie, we mnie nie istniały różne rzeczy, różne. Ale ja w ogóle dowiedziałem się, że one są pożyteczne, że one są dobre. Ja powiedziałem, to ja chcę, żeby one we mnie zaistniały. A ja tak chcę, Panie. Ja chcę, żeby one zaistniały. Ja nie wiedziałem, jak one będą wyglądały. Ja nie wiedziałem, w jaki sposób ja uzyskam te różne rzeczy. Bo nieważne jest to, jak ty to zrobisz. Ważne jest to, że ty zaczynasz wierzyć w Boga, który powołuje do bytu to, czego nie ma. Spójrz teraz na rzeczy, których nie masz, a których potrzebujesz. Nie masz ich, ale ich potrzebujesz. To teraz zrozum. I to jest nieważne, w jakiej sferze. Fizycznej, czy to jest psychiczna sfera. Rozumiesz? Czy to jest jakaś emocja, cokolwiek. Ja nie wiem, to jest nieważne. Zrozum, że Bóg może to powołać do bytu. Ty. Rozumiecie? Każdą rzecz powołać do bytu. Nie mów, nie mam tego. Nie mam odwagi. Taka rzecz mi potrzebna. Tak? Nie mam błyskotliwości, a potrzebuję być błyskotliwy. Nie mam tego, nie mam tamtego. Ale Bóg może to powołać do bytu. Nie masz poczucia humoru, Bóg może powołać do bytu. Od rzeczy małych po rzeczy wielkie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jesteś wyalienowany ze społeczeństwa, taki jesteś bardziej samotny, tak? Bóg może powołać towarzyskość w twoim życiu. Wszystko, wszystko, to jest wiara. Nie wolno ci się cofać. Ja postanowiłem się nigdy nie cofnąć. Ja się nigdy nie cofnę z wiary. Nigdy się nie cofnę. Wczoraj jesteśmy z Agatą na siłowni. Założyłem sobie ciężar, chyba już w czwartej serii. I mówię, dobrze, przejdę granicę. Przejdę granicę. Zapomniałem ustawić blokad. Dobrze, mówię. Zrobiłem, ile mogłem, mówię, dobrze, przechodzę granicę. Oczywiście zjechała mi sztanga na gardło. Dobrze, mówię, wykaraskam się. Wykaraskałem się spod tej sztangi. Rozebrałem tą sztangę, tak? Założyłem ją z powrotem. Założyłem tyle, ile tam było, plus jeszcze 5 kg. I myślę tak, absolutnie diabeł, to jest niemożliwe, że ja tego nie podniosę. No jak? No nie ja! Nie ja, który przekraczam granicę w wierze. Rozumiecie? Po czym tym większym ciężarem zrobiłem to, czego nie mogłem zrobić mniejszym. Nikt mi nie wmówi, że porażka będzie definiowała mój ogląd wiary. Nigdy. Kiedy ja odnoszę jakąś porażkę w życiu, to mam metodę taką, że podwyższam sobie poprzeczkę. Najlepszym sposobem na to, żeby zdławić diabła, jest podwyższyć poprzeczkę i powiedzieć, a teraz na twoich oczach przejdę granicę, której nie mogłem przejść, kiedy byłem niżej. Rozumiesz? I nawalisz w gacie ze strachu. Bo diabeł boi się wiary. On boi się takich rzeczy. On boi się.
On liczy, że się wycofasz, jak będziesz miał porażkę. On myśli, rozumiesz, że ulegniesz tym myślom, że jeśli sobie z czymś nie poradziłem, to ja się teraz cofnę. Ale ruch wiary mówi tak, jeśli sobie z czymś nie poradziłeś, to załóż 5 kilo więcej i w moim imieniu idź do przodu. To jest Bóg. To jest Bóg wiary. On powołuje z niebytu do bytu, rozumiecie? Z niebytu do bytu. On się nie opiera na twoich możliwościach i na moich. Twoje możliwości i moje możliwości to jest odrębna para kaloszy. Nasza wiara nie opiera się na naszych możliwościach. Nasza wiara wykracza poza nasze możliwości. Tak zrobił Abraham. I zrobił co? Krok wiary! Krok wiary! Zostawia dom, zostawia rodzinę, tak? Bierze swoją niepłodną żonę i idzie na pustynię. No w ogóle już człowieku. Bo Pan mu powiedział, że on tam założy państwo. Rozumiecie, o co chodzi? To jest działanie w wierze wszystko. Rzymian 4,19. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarły łono Sary. Nie zachwiał się w wierze. Oryginał mówi, nie był słaby w wierze. A jeszcze głębiej, nie był chory w wierze. To jest słowo związane z chorobą, z niedomaganiem. Ten nie zachwiał się, to tak przetłumaczyłem, że on się nie rozchorował. Czyli nie zrobił, nie był chorobliwy w wierze, nie miał choroby żadnej w tym. Co powoduje osłabienie wiary? Co powoduje osłabienie wiary? To jest ciekawe w ogóle słowo, które jest napisane, widział. Nie zachwiał się w wierze, bo widział. To słowo widział oznacza pojąć, zrozumieć, postrzegać, nauczyć się, rozważyć, obejrzeć coś. A więc jego oczy patrzą na to, że on jest stary i Sara jest stara. Jego zmysły, tak? W ogóle pokazują niewielkie zainteresowanie sobą nawzajem. Jego intelekt, doświadczenie wieloletnie, mówi, że kobiety w tym wieku nie rodzą. To nie tak. Ja jestem stary, ona jest stara, tak? I to dobrze stara. Bo to nie są tacy ludzie starzy, że to są starcy, naprawdę starcy już. Starcy. To nie są ludzie, którzy na emeryturę przechodzą. Są starcy. On to widzi. Czyli co diabeł mówi? To jest niemożliwe, co ci powiedział Bóg. Rozumiesz? To jest niemożliwe. Spójrz na to. Wiara słabnie lub nie rośnie, gdy skupiasz się na tym, co widzialne i naturalne. Kiedy wiara słabnie lub nie rośnie? Kiedy skupiasz się na tym, co jest naturalne, co jest widzialne. Kiedy rozważasz to, co widzialne i naturalne. Gdy myślisz o tym i rozważasz tego skutki i przyczyny. Gdy na podstawie tego, co widoczne i naturalne, budujesz swoje poglądy i wytyczasz toki myślowe. Bo ja to widzę. Bo ja to widzę, bo ja to widzę, bo ja tego doświadczam. Często ludzi pytam, dlaczego tak myślisz? Bo ja to widzę. To mówię, no bez przesady. Taka mistyczka, ona się nazywała, katolicka mistyczka, ona się nazywała Mała Tereska. Taka fajna babeczka. Uważam, że odrodzona z Bożego Ducha. Tam miała jak miała, ale to miała. No,
W ogóle czytałem jej proszę, uważam, że się narodziła z Bożego Ducha. Takie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast ona fajną rzecz powiedziała, która bardzo do mnie... Nawet jeśli widzisz, to jeszcze nie wiesz. To bardzo do mnie dotarło, słuchajcie. Ona powiedziała, nawet jeżeli coś widzisz, to nie wiesz. To nie wiesz. Dlaczego uważasz, że to, co widzisz, to jest fakt? Oglądaliście chatę kiedyś? Czy tam czytaliście? Tam jest bardzo fajna ta rzecz opisana. To, że ty coś widzisz, to ty tak naprawdę nie masz bladego pojęcia o głębi tej sytuacji. A więc nie uwalniaj wiary w to, co widzisz wielokrotnie. My mieliśmy różne rzeczy w życiu. Kiedyś w naszym pierwszym kościele mieliśmy sytuację, które się powtarzały, że przychodziły do ludzi SMS-y, których nikt nie wysyłał. Ktoś mówi tak. Przyszedł SMS do mnie. Taki i taki. A drugi człowiek mówi, ale ja nie wysłałem tego SMS-u. SMS-a. Ludzie się skłócali ze sobą. My przez parę tygodni nie czailiśmy, o co chodzi tutaj w ogóle. Mówię, jak to? No tak, ale ty mi o tym napisałeś. A człowiek mówi, ja ci nie napisałem SMS-a. No ale zobacz, to od ciebie z telefonu. Tam człowiek przychodzi i mówi, słuchaj, Bóg mi świadkiem, ja do ciebie nie wysyłałem żadnego SMS-a. To nie było od jednej, tylko to było kilka osób. Ja na to się przyglądałem z boku i mówię, wiecie, dzisiaj to moment trzasnął, tak? Wtedy mówię, co to jest? Ja się dopiero modliłem i szukałem Bożego prowadzenia. Mówię, jak to jest możliwe? A Bóg mówi, nawet jeśli widzisz, to nie obdarzaj tego wiarą. My nie jesteśmy z tego świata. Co ty uważasz, że diabeł nie potrafi SMS-a napisać? Wszystko jest kwestia otworzenia duszy człowieka. Jak duszę otworzysz dla diabła, rozumiesz? To on człowieku, on e-maila ci wyśle, będzie potrzeba. Tylko się otwórz dobrze. Cię tak załatwi człowieku równo, że się w pan nie mieści. To jest kwestia otworzenia. Krótko mówiąc, wiara choruje i słabnie, gdy skupiasz się na ciele. Wiara choruje i słabnie, gdy skupiasz się na ciele, na sprawach cielesnych, na sprawach naturalnych. Co to znaczy skupiać się, myśleć, rozważać, wytyczać toki myślowe? Rozumiesz? Przyjąłeś uzdrowienie, tak? Wróciłeś do domu, a! Zabolało mnie. O, Panie, czego wzywasz Pana? Uspokój się, czego się denerwujesz? To mnie zabolało. Ale to też jeszcze zabolało, ale to z czym masz problem? Pastorze, jak to jest? Bo ja przyjąłem uzdrowienie dzisiaj, a mnie bolą plecy. Ja mówię, ale z czym jak to jest? No bo mnie plecy bolą i też co się stało? Auto muchę przejechało. Co się stało? Nic się nie stało. Jesteś zdrowy czy chory? Już nie wiem. Koniec. Ugotowany gość. 70% ludzi uzdrowionych w najbliższych tygodniach z powrotem choruje. Rozumiecie? Dlaczego? Bo przekierowują swoją uwagę na ciało! Bo mnie boli, bo ja tak czuję, bo ja tak myślę. Co mnie to obchodzi? Jak ty czujesz, jak ty myślisz? Ty nie czuły jesteś, ja jestem bardzo czuły. Tak jak ja jestem teraz czuły, to ja nigdy nie byłem czuły. Najbardziej czuły jestem. Chodzi o to, że ja rozumiem, czym jest wiara. I ja stosuję to do swojego życia. Do swojego życia. Do swojego życia. Ludzie mają tendencję opowiadania o tym, jak się czują cały czas. Manifestowania tego ciągle. Rozumiesz, o co chodzi? Są momenty, kiedy o takich rzeczach się mówi, kiedy je się wyprostowuje, kiedy się klaruje, rozumiesz? Ale się tak nie żyje na litość boską. Tak? Tak się nie żyje na co dzień. Wiara choruje i słabnie, gdy skupiasz się na ciele, na rzeczach naturalnych. Na tym, co się dzieje w naturalności. Naturalność nie jest naszą informacją ostateczną. Co to jest naturalność? Naturalność to jest detal. Naturalność to jest coś, co jest wynikiem ponadnaturalności.
Tak jak w ponadnaturalności są rzeczy umorzone, tak w naturalności one się manifestują. Rozumiecie? Ilekroć Abraham skupiał się na naturalnych okolicznościach, to padał. On padał. Pierwsza Mojżeszowa, 12, 10, 5. Pierwsza Mojżeszowa, 12, 10, 15. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą, gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mówiąc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie, ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Co robi Abraham? Wychodzi na pustynię, jest już człowiekiem wiary, prawda? Już idzie w tej wierze, on już wie, że Bóg jest Bogiem, który wzbudza z martwych i powołuje do bytu z niebytu, on już robi te kroki, tak? Idą sobie, jest fajnie i nagle pojawia się co? Głód. Głód. Głód to bardzo naturalna rzecz. Brzuszek pusty. Głód jest. I teraz co się dzieje? Abraham dopiero uczy się chodzić w wierze. On skupia się na głodzie. O, Saraj nie dojnie, ja nie dojnie, to już w ogóle dzieci nie będzie. Rozumiesz? Nie dosyć, że tu dzieci nie mamy, że w ogóle wyszliśmy z tego Ur Chaldejskiego, że w ogóle nowe życie zaczynamy, to jeszcze na głodniaka. Rozumiesz? Wszystko zaczyna, tak, przybierać inną postać, bo oczki patrzą na to, co naturalne. I jaką decyzję podejmuje? Jaką? Skręca do Egiptu. Do Egiptu skręcił. Bóg mówił, Abraham, prosiuteńko, prosiuteńko, tak? Ale on widzi, że jest głód i skręca do Egiptu. Patrzcie, co się dzieje. Skręcając do Egiptu, zaczyna coraz bardziej upadać w wierze. Skutki zaczyna kłamać i manipulować. Wiesz o tym, że jak wychodzisz z nurtu wiary, zaczynasz kłamać i manipulować? Od razu, dlaczego zaczynasz kłamać i manipulować? Bo się zaczynasz bać. Skierowałeś oczy na naturalne, automatycznie otworzyłeś się na lęki i teraz bronisz się jak potrafisz. Kłamiesz i manipulujesz. I mówisz, Saraj, ty pamiętasz, że ty już moja żona nie jesteś. Ty jesteś moja siostra. Załatwimy to w ogóle w taki sposób, taki na mój sposób. Ja jestem tutaj niezły w te klocki, po prostu, rozumiesz? Wykręcimy Egipcjan. Wjeżdżają, dziękuję bardzo, Abraham na glebie, Sara zabrana do haremu. Do czego doprowadziło kombinowanie Abrama? Wychodzenie z wiary? Do degradacji życia. Czemu to się stało? Bo zwrócił oczy na naturalne. XVI rozdział 1-4. To nawet omawialiśmy sobie. Zapłodnienie Hagar, urodziny Ismaela. I już się nie chce dalej tych rzeczy przytaczać. Potem robi powtórkę. W innym kraju znowu robi to samo, co w Egipcie. Za każdym razem, kiedy jego oczy zaczynają być skupione na tym, co naturalne, jego wiara zaczyna chorować. Za każdym razem, kiedy twoje oczy będą się skupiać na tym, co naturalne, twoja wiara będzie chorować. Rozumiesz? Chodzisz w wierze i raptem coś się dzieje w twoim życiu trudnego. Tak?
Modlisz się o wzrost finansowy, a tutaj raptem ci ukradzie 2000 zł. I ty mówisz, co się stało? O Boże, wszystko się wali, nie mam 2000, muszę coś zrobić. Dwa to dwa, jak ci 20 puchnęli, mówisz, a w ogóle dlaczego mnie ukradli? Jestem pod pańską ochroną, ale muszę coś teraz zrobić, muszę odrobić, wezmę kredyt. Pójdę do Egiptu. Coś tam udam. Nikomu nie zaszkodziło jeszcze 20 tysięcy kredytu konsumpcyjnego, dam radę. Rozumiesz, o czym mówię? A potem się budzisz z ręką w nocniku, mówisz, kurczę, 20 tysięcy mam, na cholerę mi 20 tysięcy było, odsetki, wszystko, człowieku. Dowiedzieli się, że kłamałem w papierach. Że kolega, którego poprosiłem o potwierdzenie mojego zatrudnienia, proszę ciebie, który to zrobił, w tej chwili jest już na policji. Jak ja się wytłumaczę w zborze? O Boże. Każdy ma swój Egipt. Każdy potrafi skręcić. Oczy, kiedy zaczynają patrzeć na naturalność. Rozumiecie? Zaczyna natychmiast chorować wiara. Zrozum pokazuje ci zasady duchowe. Pokazuje ci dowody na to. Nie daj się zwieść.